Cześć, witam Cię w drugim sezonie podcastu Medycyna Integracyjna, w którym opowiadam możliwie prostymi słowami o tym, co ważne dla zdrowia zarówno ciała, jak i umysłu. Pojawiają się tutaj rozmaite tematy dotyczące aktywności fizycznej, żywienia, fizjoterapii czy psychologii, które rozpatruję jako całość, ponieważ głęboko wierzę w to, że do naszego zdrowia powinniśmy podchodzić holistycznie. Dzisiaj wraz ze Sławkiem Mokrzyckim poruszymy kilka fajnych tematów dotyczących tego, co dotyka niemal każdego człowieka na świecie, czyli porozmawiamy o bólu, subiektywnie i obiektywnie. Więc witam Cię, Sławek. Witam, dzień dobry. Sławek, chciałbym, żebyś powiedział kilka słów o sobie. Ja może tylko zaznaczę, że znamy się od bardzo dawna. Prawda? Znamy się od wielu lat i mamy przyjemność ze sobą od kilku lat ładnych współpracować. No i chciałbym, żebyś powiedział właśnie naszym słuchaczom, czym się zajmujesz? Generalnie prowadzę gabinet w Kolbuszowej, gdzie przekrój pacjentów jest raczej mocno ortopedycznych i mocno bólowych. Nie skupiam się na neurologii ani na takich ciężkich tematach geriatrycznych. Tak krótko mówiąc, pacjent przychodzi z bólem i ma wyjść bez bólu. Okej, dobra. Czyli można powiedzieć, że to dotyczy faktycznie dużej ilości osób, która korzysta w ogóle z fizjoterapii, bo powiedzmy te działki, o których mówiłeś, taka typowa neurologia czy sport, to są może, tak patrząc procentowo przez nasze społeczeństwo, troszkę jakby rzadsze tematy. Powiedz mi, czy to są raczej problemy, bo zaznaczyłeś, że ortopedyczne. Czy to jest bardziej takie urazowe, czy raczej to są pacjenci, którzy mają problemy takie, nazwijmy to, niespecyficzne? Czyli któregoś razu wstałem rano i zorientowałem się, że boli mnie już od 3 miesięcy i może wypadałoby coś z tym zrobić. Wiesz co, i to. Mówiąc o ortopedycznych pacjentów, miałem na myśli tych, którzy faktycznie mieli jakąś operację, na przykład nie przycięło łąkotki, albo jakiś konkretniejszy uraz. Tak. Natomiast pacjentów typu bolało mnie przez 3 miesiące i dzisiaj postanowiłem do ciebie przyjść, też mam dużo i właściwie ich mam najwięcej. Okej, dobra. A powiedz mi, czy jest jakiś taki temat, w którym powiedzmy poruszasz się najwięcej? Czy w czymś się, tak tutaj uwaga, wstawiam cudzysłów, wyspecjalizowałeś? Jeśli chodzi ci o jakiś konkretny obszar ciała, to nie. Uważam, że każdy problem wynika z czegoś więcej niż tylko z miejsca, w którym ten ból się pojawia. Nieraz jest tak, że pacjenta boli barka, a pracuje z kostką. Tak? Nie jest to zero-jedynkowe, więc nie mam konkretnej specjalizacji, jeśli chodzi o obszar ciała do terapii. Dobra, czyli wyspecjalizowałeś się po prostu tak jak w ludzkim ciele. Jak ja. O, w ludzkim ciele. Ja to też lubię to tak określać i czasami jak pacjenci się mnie pytają, czy w czymś się specjalizuję, to mówię, że po prostu w leczeniu ludzi, że to lubię najbardziej. Ja unikam słowa leczenia. Aha. Wolę wspomaganie. O, to właściwie terapię, też, tak, to brzmi dobrze, nie? Bezpiecznie, a dwa, też nie uważam, żebyśmy dosłownie kogoś leczyli, tylko jesteśmy jakimś bodźcem w jego etapie leczenia. Tak, właściwie to fajnie, że zwróciłeś na to uwagę, bo generalnie też wyznaję tą teorię i myślę, że raz to pozwala nam trochę lepiej pilnować swoje własne ego i dwa, że tak naprawdę też pokazuje, jakie jest jakby nasze miejsce w tym procesie powrotu ludzi do zdrowia. Ale tutaj nadal jest to jakby łatwo się złapać za niektóre słówka. Kiedyś miałem dość ciekawą rozmowę z Marcelem na ten temat. Marcel uważa, że jesteśmy tylko małym bodźcem w tym procesie leczenia. I ja uważam, że to zależy, że raz jesteśmy mocnym bodźcem, raz jesteśmy niewielkim bodźcem. Kwestia tego, jak długi jest problem, jak poważny jest uraz i tak dalej. No bo jednak dość często bywa tak, że pacjent do ciebie przychodzi z bólem i wychodzi bez bólu tu i teraz, bez problemu tu i teraz. Tak. Natomiast prawdą jest niepodważalną to, że jeżeli on nie zmieni tych czynników, które dany ból mu sprowokowały, generują, no to ten problem po jakimś czasie wróci, bez względu na to, czy jest to problem, nie wiem, barku, kolana, czegokolwiek innego, a jeśli nie wróci w tym samym miejscu, to wróci gdzie indziej, w innej postaci i w innej formie. Jakoś gdzie indziej go sobie po prostu skompensuje. Dokładnie. Okej, a skoro rozmawiamy o bólu, to powiedz mi, jak ty rozumiesz ból?
czym on właściwie dla ciebie jest? No bo spotykasz się z nim właściwie codziennie. Mhm. Uważam, że ból jest jakąś konsekwencją czynnika drażniącego. Czyli jest coś, co drażni poszczególne receptory. I jest to dla nas informacja, że słuchaj, coś trzeba z tym zrobić, tak krótko mówiąc. Z tym, że to też nie jest takie zero-jedynkowe. Uważam, że jeśli dany ból jest takim jednostrzałowym bodźcem, który się powtórzy kilka razy, ale jednak nie jest to stały, przewlekły ból, no to pełni on funkcję ochronną. Natomiast bardziej informacyjną niż ochronną. Natomiast kiedy dany ból trwa przez długi czas i my nic nie robimy, to jego funkcja się zmienia. Jego celem w tym momencie będzie unieruchomienie danego obszaru po to, żeby dalej sobie nie niszczyć, nie prowadzić dalszej destrukcji tkanki, którą podrażniliśmy. I tu problem jest tego typu, moim zdaniem, tak to rozumiem, że jeżeli my nic z tym nie zrobimy, my jako terapeuci danego pacjenta, to ten problem może się bardzo mocno utrwalić. W takim sensie, że nawet jak tkanka się wygoi, to gdzieś w naszej głowie ten ból będzie ciągle zakodowany i może się utrzymać przez długi, długi czas, nawet jeśli tkanka już nie jest sama w sobie problemem. Tak, jasne. Ja tak czasami podkreślam to, że organizm i tkanka się goi, ale niestety mózg często pamięta różne szkody, które gdzieś tam mu się wyrządziło. Także myślę, że mamy dosyć podobne podejście do tego, czym ten ból jest. Wspomniałeś jakby, że też nie lubisz za bardzo tego słowa leczenie. W takim razie, czy masz, no nie chciałbym też sugerować, ale czy wspomagasz pacjentów w leczeniu bólu, czy też to jakoś trochę inaczej wygląda? Jak to rozumiesz? Czy dla twoich pacjentów i dla ciebie najważniejsze jest jakby pozbycie się też problemu bólowego, czy jednak ta terapia polega na trochę czym innym? Znowu nie lubię tego zero-jedynkowego myślenia, że ból jest, ból nie ma. Ból generalnie ma zniknąć w czasie zabiegu, bo dla mnie to jest informacja, że coś się zmieniło na plus względem tego, co było wyjściowo. Natomiast to też nie jest tak, że skupiam się na tym, żeby ten ból zniknął. Ja chcę odzyskać funkcję, a ból ma zniknąć przy okazji. Niemniej jednak u takich bardzo ostrych pacjentów, którzy bardzo mocno cierpią, stosuję techniki takie jak Dr. Tan, które skupiają się głównie na tym, żeby ten ból zmniejszyć. Bo uważam, że jeśli ten ból jest za mocny, zbyt mocno bodźcuje dany obszar, to ma to gorszą konsekwencję niż ból, który ma mniejsze nasilenie. No, bo informacja i tak jest, i tak jest. Nie? Bez względu na fakt, czy ból ma 8 w skali VAS, czy ma 4. Natomiast uważam, że jeśli ten ból jest bardzo ostry na wysokim poziomie, to ma bardzo niekorzystny wpływ na też psychikę pacjenta, pomijając fakt, że coś się nie wysypia i wtedy trudniej się goi, no bo ten układ sympatyczny jest non-stop na gazie. Ja też to jakby obserwuję u swoich pacjentów, że jeśli ten ból jest dosyć duży, tak jak wspomniałeś, oni mogą się gorzej regenerować i jakby cały ten proces leczenia jest dłuższy, ale też jest im znacznie trudniej zmotywować się do podjęcia jakby samodzielnie jakichś działań, bo tutaj ja też często pacjentom mówię, że to, co my robimy, to tak jak to ładnie ująłeś, że jest jakiś bodziec, większy bądź mniejszy do tego, żeby jakby im ta sytuacja się poprawiała, ale że bardzo dużo też oczywiście pozostaje w ich rękach, więc to, żeby oni mogli się zaadoptować do nowej sytuacji, no to często potrzebują na przykład zwiększyć trochę swoją gdzieś aktywność fizyczną. Albo więc, dietę, albo... Albo tak, tak. Fajnie, jeśli tych czynników jest więcej, które jakby pomagają im wrócić do zdrowia, tam gdzie oczywiście da się to zagospodarować, ale kiedy ten ból jest większy, to może być im jakby trudniej zmotywować się do tego. Więc jeśli kogoś boli bardzo mocno, no to powiesz komuś, no wiesz, okej, to teraz będziesz potrzebował codziennie spacerów albo może pójść na siłownię i weź się za siebie. To może nie pytać. No to może po prostu nie zadziałać. I jeszcze nie? Jest inna kwestia, już taka bardziej terapeutyczna. Mianowicie, jeśli pacjent nie widzi efektów terapii po jednej, czy po dwóch, czy po trzech zabiegach, to jest jakaś forma zniechęcenia dla niego. On nie do końca musi rozumieć, że to potrzeba, wymaga czasu. Tak. Natomiast kiedy po każdym zabiegu jest ciut lepiej, jest zawsze krok w przód, to u niego jest też większa motywacja. On widzi, że to, co ja do niego mówię, na przykład proszę chodzić na spacery, jest poparte moją wiedzą, a nie tylko i wyłącznie przypuszczeniem. Tak? No bo często pacjenci spotykają się z takim podejściem u różnych medyków, typu niech pani pójdzie na basen. Tak? Tak. To nie jest poparte niczym, co poprawiło stan pacjenta. A jeśli na terapii był u ciebie ktoś, poczuł się lepiej po danej terapii i ty mu powiesz, proszę iść na basen, to on wie, że to ma jakiś głębszy sens, a nie tylko, że ja chcę cię spławić. Tak, tak, tak. No dokładnie.
Dobrze, dobrze powiedziane. Wiesz co, bo wspomniałeś wcześniej na przykład o tym, że używasz jednej techniki. Ja przyznam się, że nie wiem o niej prawie nic, ale to jest związane z igłowaniem, nie? Tak, tak, tak. Okej, a wiesz co, właściwie ja, jak na pewno wiesz, bo byłeś zresztą przy tym, kiedy ja uczyłem się igłować, obecnie właściwie tego nie robię, ale to raczej z takich przyczyn, że nie bardzo ja się czułem komfortowo robiąc komuś igły i sam niekoniecznie lubię mieć je robione, aczkolwiek widziałem bardzo fajne skutki działania igieł. Więc może też chciałbyś powiedzieć, dlaczego taka forma leczenia przekonała ciebie? Mhm. Jako terapeuta oczywiście. Jasne. Wiesz co, na wstępie powiem, że fajnie, że tego nie robisz. W sensie, że fajnie, że mamy jakąś różnorodną formę pracy. Tak? Każdy ma inny typ terapii i czuje się w danym aspekcie lepiej. Dzięki temu pacjent ma wybór. U jednego pacjenta twoja technika zadziała super i on poczuje się po niej świetnie. U innego to będzie moja igła. Tak jest. Więc cieszy mnie to. Ja wybrałem igłę jako formę, która uzupełnia terapię. I są takie jednostki kliniczne, które w moim gabinecie się sprawdzają świetnie. Tak? Jest to pseudomorton, jest to kolanoskoczka, jest to ostroga piętowa, ciężkie bóle karku. Po prostu w tych aspektach igły mi się genialnie sprawdzają. Natomiast zawsze jest to forma uzupełnienia. To nie jest dla mnie coś, co ja robię na każdej wizycie, bo traktuję igłę, jak pewnie wiesz, jako armatę, jako bardzo silny bodziec. Tak. I jeśli nie muszę tej terapii wykonywać, to jej nie robię, bo też nie chcę pacjentowi na siłę bólu sprawiać. Jasne. Natomiast jeśli ja wiem, że po takiej aplikacji, która niekiedy jest bolesna, choć nie zawsze, mój pacjent poczuje się znacznie lepiej, wiem, że to mu bardzo pomoże, no to wolę taką armatę wyjąć i aby on poczuł się lepiej w perspektywie czasu. Więc ja osobiście igły lubię, jak nawet na mnie robią, sam sobie często wbijam, jeśli czuję taką potrzebę. W związku z tym też nie widzę problemu, żeby robić to pacjentom. Też jest kwestia tego, jak do igieł podchodzisz. Jeśli to jest dla ciebie technika agresywna, silna i robisz to nieczule, to to będzie dla pacjenta duży ból. Jeśli się nie śpieszy, robisz to powoli, z wyczuciem, no to też nie jest aż taki... aż taka forma agresji dla tkanki, żeby to dawało jakieś później nieprzyjemności. Tak, tak. Kwestia podejścia. Jasne. Dokładnie. Wiesz co, a powiedziałbyś może coś, bo często też mnie pytają inni terapeuci, na przykład co w ogóle sądzę o igłach, więc ja często nawet sugeruję, żeby zapytali ciebie, dlatego że zgodnie z tą zasadą nie znam się, to się nie wypowiadam. I tak jak wspomniałem, od dłuższego czasu jakby tymi igłami się też nie zajmuję. Poza tym robiłem to też bardzo krótko. Jakbyś chciał na przykład coś podpowiedzieć takim terapeutom, którzy są tym trochę zainteresowani, kiedy mogliby na przykład zacząć? Czy sugeruje, że to już może być ktoś, kto jakby nie ma żadnego właściwie doświadczenia w pracy z pacjentami, czy lepiej sobie dać troszkę czasu? Jak to właściwie wygląda? Jest to kwestia osobnicza. Znam terapeutów, którzy dopiero zaczęli karierę terapeutyczną i byli na kursie i radzili sobie perfekcyjnie, a znam osoby, które miały staż 20 lat, przyszły na kurs, bo uznały, że to fajne narzędzie i nie było w tym w ogóle wyczucia, nie było w tym w ogóle pomysłu, jak tą technikę wykorzystać. Więc nie ma tu reguły, jeśli chodzi o wiek czy ilość pracy gabinetowej, natomiast na pewno ważna jest anatomia. Trzeba ją perfekcyjnie znać, żeby komuś zwyczajnie zrobić krzywdy, choć to też nie jest tak, że igły są jakimś strasznym inwazyjnym zabiegiem, ponieważ tak naprawdę, że nawet jeśli trafisz komuś gdzieś tam subtelnie w nerw, to trzeba wielkiego nieszczęścia, żeby ten nerw uszkodzić. Tak. Mówimy oczywiście o igłach akupunktury, nie o igłach lekarskich tnących. Jasne. No właśnie, bo też czasami się spotykam z takimi raczej mitami, bo to słyszałem od kilku terapeutów albo też kilku lekarzy, którzy mówili o tym, że igły są niebezpieczne, bo można tam komuś właśnie przebić nerw i tak dalej, ale kiedy już na przykład zapytałem, ile takich osób spotkały w ogóle gdzieś tam w życiu, no to właściwie temat się zawsze gdzieś tam urywał, bo to jest chyba taka miejska legenda, że takie gdzieś tam osoby są i strasznie przez to cierpiały, a koniec końców nikt ich nigdy nie widział. Ja przynajmniej też nie spotkałem się z czymś takim. Ja się bardzo bałem igły na początku, a mam tą przyjemność, że pracuję w przychodni, znaczy się wynajmuję gabinet w przychodni i mam kontakt z wieloma lekarzami, z tym z chirurgami.
I nikt nigdy nie powiedział mi, że tego typu igła może zrobić komuś krzywdę. Wręcz przeciwnie, uważają, że to jest nierealne, ponieważ wielokrotnie przy operacji używali dużo cięższej armatury, dużo cięższych narzędzi. I jeden terapeuta, jeden lekarz, chirurg, ortopeda stwierdził, że faktycznie miał kiedyś problem z nerwem, bo go uszkodził, ale nie igłą, tylko wiertarką. To brzmi jak troszkę mechanizm. Większa średnica sprzętu, nie? Jeśli weźmiemy pod uwagę budowę nerwu i fakt, że większość tkanki nerwowej jest jednak tkanką tłuszczową, w sensie jest obita tkanką tłuszczową. Jeśli weźmiemy fakt, że nerwy są przeważnie umocowane w przestrzeni tkanki łącznej gdzieś tam między mięśniami oraz fakt, że jego jest bardzo cienka i bardzo łatwo się wygina, to prawda jest taka, że nerw prędzej ucieknie spod igły, niż się w niego wbijemy. Poza tym ja na swoich kursach bardzo wymagam, aby terapeuci używali techniki 2 do 1, czyli 2 mm w dół, mm do góry. Dzięki temu nawet jak jest do nerwu zbliżę na mm 2, no to wiemy, że nerw jest też mocno unerwiony tkanką nerwi nerworą i dostaniemy bardzo silny sygnał bólowy, zanim do tego nerwu dojdziemy. Jasne. Jaki sygnał bólowy, który jest intensywnym sygnałem bólowym, to terapeuta też nie ma odwagi, aby wchodzić głębiej. Więc dokładnie. Moim zdaniem uszkodzenie nerwu, poprawnie wykonując technikę, jest niemalże nierealne. Aczkolwiek tu jest inna bardzo ważna kwestia. Kiedy ja iguję, powiedzmy, okolice nerwu kulszowego, to unikam go nie dlatego, że się boję, że go zniszczę, tylko unikam go, żeby komuś bólu nie sprawić. I tutaj ważna jest technika, aby wykonywać ruch odchodzący od danego nerwu, a nie do niego się zbliżać. Dobra. No właśnie, wiesz co, bo też mi się też kiedyś wydawało, że może dałoby się ten nerw w jakiś sposób uszkodzić. Przez dłuższy czas o tym nie myślałem, ale teraz przypomniałeś mi o dosyć jakby takiej ważnej kwestii, bo teraz byłem dosyć niedawno na takich zajęciach prosektoryjnych z anatomii i miałem okazję sobie w ogóle podotykać i wręcz pociągać za nerwy. No i zawsze miałem gdzieś tam właśnie z tyłu głowy, że to jest taka delikatna tkanka, podatna na te uszkodzenia. No i nagle się okazuje, że to jest kawał sznura w większości przypadków. Twardego a tam, gdzie sznura. Dokładnie, bardzo twardego, a w tych miejscach, gdzie teoretycznie on jest dużo cieńszy, no to on jest faktycznie tak cienki, że myślę, że w spotkaniu z tą igłą on po prostu by sobie gdzieś uskoczył na bok, więc myślę, że możemy sobie to śmiało gdzieś tam wsadzić w bajki. Natomiast wiesz, nerw sam w sobie jest oczywiście, nie jest problemem sam nerw, natomiast są tkanki, których ja osobiście bardzo, bardzo unikam, dlatego nie iguję w ogóle brzucha. Okej. Okay. Ja mam na myśli proste mięśnie brzucha, które są bardzo powierzchownie. To wynika z faktu, że uważam, że wbijając się gdzieś tam przez przypadek zbyt głęboko, trafiając w okolice, powiedzmy, jelita grubego, możemy cały ten syf na wierzch wyciągnąć i to rodzi dla mnie realne ryzyko zakażenia. No tak, bo to jest tak naprawdę już też środowisko zewnętrzne w sumie dla naszego organizmu. I teraz ciężko się będzie wytłumaczyć jakiejkolwiek izbie koleżeńskiej, czy sądzie koleżeńskiej, jakkolwiek to brzmi, sąd koleżeński, jaki był cel twojego zabiegu, tak? A wiem, że są szkoły akupunktury, które wykonują technikę igłowania brzusznej, które ja osobiście nie lubię i nie stosuję. A drugim takim obszarem jest klatka piersiowa. Kiedy ja uczyłem się IGM, mówiono mi właściwie w każdych szkołach, w których byłem, że niemożliwym jest, aby zrobić odmę płucną igłą do akupunktury. A praktyka powiedziała mi, że można. Jest nam dwie osoby, dwóch pacjentów, którzy taką odmę mieli po igłowaniu. Jedna historia była na kursie, na szczęście nie moim, gdzie podczas igłowania najszerszego grzbietu terapeuta tak usilnie szukał krawędzi żebra, że zrobił kilkanaście dziurek w obrębie klatki piersiowej. Później pacjentka miała po samym kursie jakiś trening, gdzieś tam wykonywała dużą ilość podskoków, wymachów rękami i te mikrodziurki sprowokowały powiększenie się tego obszaru odmy. No i de facto 2-3 tygodnie pacjentka musiała spędzić w łóżku, żeby ta odma się wygoiła. I to był przykład lightowy, ponieważ nie było konieczności drenażu ani z tych rzeczy. Natomiast inny kolega miał przykład, gdzie pacjentka zemdlała już po wyjściu z gabinetu i ta odma była dość solidna. I to już był faktycznie problem, choć ten terapeuta miał trochę szczęścia, bo ten temat jakby zniknął w przestrzeni. Ale to jest duży stres, on jest niepotrzebny. Dlatego ja wypracowałem sobie techniki, które są niezbyt dokładne, jeśli chodzi o igłowanie klatki piersiowej. Mam na myśli mięsień czworoboczny, mięsień równoległoboczny, ale są cholernie bezpieczne i wolę nie mieć efektu, mieć efekt niewielki, niż żeby komuś zrobić krzywdę, bądź żeby się w ogóle stresować, to coś mogło pójść nie tak. Dobra, No poza tym na pewno igłowanie to nie jest, jak sam wspomniałeś, to nie jest jedna rzecz, którą można zastosować, żeby pacjentowi pomóc. Wiem, że tych technik, w ogóle też terapii manualnej stosujesz
dosyć dużo. Jasne. Pomijamy też fakt, że większość dolegliwości z tyłu pleców wynika z napięcia z przodu. Więc tak. Nawet jeśli kogoś boli gdzieś tam z tyłu między łopatkami, to więcej uwagi poświęcam na przestrzeń międzyżebrową przedniej klatki piersiowej, aniżeli gdzieś tam z tyłu. Tam rzadko kiedy jest tak, że jak pacjent pokazuje punkt z tyłu, gdzie go tam boli, to że, de facto to jest tam jest problem. Tak, no, to przeważnie jest ból przeniesiony z przedniej części klatki piersiowej albo z góry, albo z dołu kręgosłupa. Okej, okay. faktycznie może być rzutowany. A powiedz mi, czy masz jeszcze jakieś takie, powiedzmy, rady dla osób, które już, powiedzmy, zdecydowały się na to, żeby się tej iguoterapii nauczyć? W jaki sposób mogą to zrobić najprościej? Na pewno szkolenie, to nie ma dyskusji. Ktoś ci musi pokazać, jak w ogóle się trzymać igły, jak ustawić kąt, czego unikać. Na każdym kursie jest bardzo mocne BHP, bo to jakby weryfikowałem, to jest wielki plus za to. Na pewno trzeba mieć podstawy z anatomii, więc dobrze jest i przed kursem, i w trakcie kursu, i powertować sobie atlas anatomii, żeby mieć przełożenie, co gdzie występuje, i wybierać kursy, w których jest możliwość powtórki. Nie ma takiej możliwości, aby po jednym kursie opanować igły perfekt. Najlepiej jest sobie to rozłożyć na części, typu przyjść na kurs, odbyć go, wykorzystać techniki łatwiejsze, maksymalnie bezpieczne i na kolejny kurs, gdzie jest możliwość powtórzenia, często to za śmieszne 200-300 czy za 500, ten kurs sobie powtórzyć po to, żeby zadać pytania, które mnie nurtują w trakcie zabiegu. Tak? I znam mnóstwo terapeutów, którzy po kursie uznali, że jednak się tego boją. Tak. I zamiast przyjść na kurs drugi raz, dopytać, czego się boję, co robię źle, że coś jest w mojej psychice nie tak, aniżeli całkiem sobie ten temat odpuścić. Okej, okay. No właśnie, no bo to tak jak sam to zresztą podkreślałeś, to jest dosyć precyzyjna robota i podejrzewam, że sporo tych technik trzeba zrobić wiele razy po to, żeby być jakby pewnym tego, że robi się je w dobry sposób. A powiedz mi, jakie jakby jeszcze inne techniki łączysz właśnie z tym igłowaniem? Czy da się na przykład też je robić na tym samym zabiegu? Bo czasami spotykam się z czymś takim, pacjenci mi czasami mówią, że byli u kogoś na przykład na igłach, ale na przykład ten terapeuta robił im tylko igły. A z kolei inni mówią, że mieli robione jednocześnie igły i coś jeszcze innego. Czy można te zabiegi faktycznie ze sobą łączyć, czy nie powinno tak być? Wiesz co, ja mam pacjentów co 45 minut, aczkolwiek teraz sobie to wydłużam, żeby jeszcze tego czasu mieć dla pacjenta więcej. I statystycznie najczęściej jest tak, że mam pacjenta na terapię manualną, wykonuję mu to, co pozwoli mi jakby zdiagnozować albo postawić jakąś hipotezę, dlaczego coś go boli, poddać go wstępnej terapii manualnej, a igły są dla mnie takim wykończeniem. Tak? Jeżeli ja uznam, że w trakcie terapii, powiedzmy, krzyżowo-guzowe jest głównym problemem, to staram się zdalnie je uwolnić i pomyśleć, co wpływa na jego napięcie, na jego podrażnienie, ewentualnie finalnie wbić w to wiązadło igiełkę albo tak samo w każdy inny mięsień. Jeżeli mięsień gruszkowaty jest bardzo mocno napięty i prowokuje, nie wiem, tam dolegliwości, powiedzmy, nerwu kulszowego, to ja próbuję ustalić manualnie, co powoduje napięcie tego gruszkowatego, bo często to będzie mięsień z drugiej strony, a dopiero finalnie, żeby już całkiem temat zamknąć, wbijam igiełkę w ten mięsień. Natomiast jest to z reguły jedna, dwie, może trzy igły w trakcie jednego zabiegu. Przeważnie jako wykończenie terapii, a nie jako terapia sama w sobie. Dobra, okej, okay, bo czyli nie ma jakby za bardzo takiej możliwości, że pacjent ma już wbite igły i wtedy jeszcze coś innego się z nim robi, czy też tak można? Znam terapeutów, którzy tak robią. Aha. I jeśli to jest aplikacja, powiedzmy, pięta, ty działasz szyją, to nie jest to duży problem. Natomiast generalnie pamiętajmy, że ciało jest opakowane w wielki worek, on jest powięź. Tak. I jeśli będziemy działać na przykład, nie wiem, z pośladkiem, a ktoś ma igłę gdzie, to będziemy tą igłę drażnić, bo cała tkanka się będzie poruszać. I to prowokuje niepotrzebny ból, którego ja fanem nie jestem. O, dokładnie. No właśnie, bo teraz też powiem ci, dlaczego mnie to jakby nurtowało, bo ja miałem często w głowie jakby takie przeświadczenie, że jak pracuję z pacjentem igłami, to jak już wbiję właśnie sobie tam kilka igieł, no to pacjent musi z nimi troszeczkę poleżeć. I mnie aż po prostu ręce świerzbiły, żeby coś jeszcze porobić, ale z drugiej strony właśnie też myślałem o tym, co powiedziałeś, że no jak zacznę pracować gdzieś mniej więcej blisko z tą okolicą, no to będzie to się pewnie przenosiło też na ten obszar, który jest teraz igłowaniu poddany i no po prostu pacjenta może to boleć albo po prostu jest to do niczego pewnie w tym momencie też niepotrzebne. Wiesz co, ja mam ten komfort, że mam gabinet, który ma trzy pomieszczenia, które są połączone drzwiami.
Oprócz tego zawsze mam pomocnika w gabinecie, który w razie W skontroluje pacjenta. Więc jeśli ja komuś powbijam igiełki, to spokojnie mogę sobie wyjść z gabinetu, pójść do pomieszczenia obok, z świadomością, że zawsze ktoś będzie w pobliżu, jak ktoś to pomoże pacjentowi, albo jak powie panie Sławku, to ja to usłyszę i będę tuż obok i w każdej chwili dołączę. Dobra, okej. Okay. No to tak specyficznie, nie? Ale na pewno ma to swoje plusy. Okej. Okay. Wiesz co, powiedz mi jeszcze, czy jakby te pozostałe rzeczy, które robisz, to też jest terapia manualna? Czy jednak skupiasz się na jakichś takich formach, powiedzmy, pracy nie rękami, z pacjentami? Raczej nie tego typu pracy nie wykorzystuję, bo jej zwyczajnie nie umiem. Wiesz, miałem takie trzy przejściowe etapy, jeśli chodzi o swoją edukację. Aha. Pierwszym etapem było to, kiedy poznałem szkołę Cyriaxa zaraz po studiach, co było takim wow, że można robić coś więcej niż laser i cryo, czego uczyłem się głównie na studiach. Okay. Natomiast Cyriax mnie bardzo szybko zawiódł, mianowicie doszedłem do wniosku, że uczę się rzeczy, które się nie sprawdzają, no nie oszukujmy się. Jeśli chodzi o diagnostykę, to ona była dość szeroka, natomiast zawsze pokazywała mi ten ostatni element łańcucha, a nie ten pierwotny problem, co mnie nie satysfakcjonowało, bo była to praca wyłącznie lokalna, taka typowo ortopedyczna. Natomiast terapia była dość drastyczna i dość lokalna, więc z perspektywy czasu niewiele wykorzystuję z tego, co tam się nauczyłem, ale był to dla mnie przełom. Tak? Było to coś, co pokazało mi, że jest coś innego niż taka klasyczna ogólowa terapia czy fizjoterapeutyczna. Jasne. Drugim takim przełomem był oczywiście Radek Skłodowski, który właśnie był moją odpowiedzią na poszukiwania, czy mogę zrobić coś więcej, nawet jak to będzie coś totalnie odjechanego, po to, żeby być jeszcze lepszym w gabinecie. Tak mówię, Cyriax mnie nie satysfakcjonował, było mało szkół w tamtym czasie, McKenzie'ego odrzuciłem na dzień dobry, chociaż wiem, że ma też swoje plusy. Tape'y oczywiście gdzieś tam też się przewijały, natomiast to nie było to, czego szukałem. Tak. I taką kompleksową terapią, którą poznałem, była właśnie szkoła Radka. Ja się zakochałem w tym bez pamięci, zresztą do tej pory w niej zostałem, w tej szkole, ale wynikało to tylko wyłącznie z tego, że poszukiwałem swojej drogi terapeutycznej. I to do tej pory jest jakby moim głównym trzonem w gabinecie. Szkoła Radka jest moim takim korem w gabinecie. Okay. I trzeci etap, trzecią fazę przechodzę teraz, kiedy poznałem Kubę Stępnika, który pokazał mi, że taka subtelna praca jest również bardzo, bardzo głęboka i potrafi wyzwolić coś, czego nie do końca taką typową manualką jestem w stanie osiągnąć, wygospodarować. No tak, bo tutaj pewnie masz na myśli taką bardziej pracę na tej strefie takiej emocjonalnej pacjenta, tak? Emocjonalnej, czy płynowej, takiej rytmicznej, Dobra. Mega subtelnej. Tak. No właśnie, to też u mnie się to zaczęło mieszać w pewnym momencie, też ten okres, kiedy troszkę robiłem igieł, to gdzieś zaraz się zafascynowałem terapią czaszkowo-krzyżową. No to się trochę gryzło, nie? To się faktycznie trochę ze sobą gdzieś tam gryzło i nawet można powiedzieć, że jak wszedłem w taką pracę, to bardziej zacząłem albo po prostu ja się doszukiwać tego, że moi pacjenci zaczynają może, że oni bardziej potrzebują jakiejś jednej konkretnej pracy, albo po prostu też tacy pacjenci zaczęli faktycznie do mnie do gabinetu na taką terapię przychodzić. Ale też coś jest w tym, że ściągasz pacjentów, których potrzebujesz. W sensie, jeśli skupiasz się na pracy kranio, tak, to trafiają do ciebie trochę freaki, nie? Którzy potrzebują tego tak, pracy. Tak, jeśli tak, robisz dokładnie techniki twarde, manualne, to się dzieje to, w świecie, że przychodzą pacjenci, którzy potrzebują mocnego bodźca. Dokładnie tak. Tak to teraz obserwuję. No właśnie, także powiedz mi, czy u ciebie też to się gdzieś tam pomału zaczyna zmieniać? Czy przychodzą też tacy pacjenci, powiedzmy, trochę mniej, nazwijmy to, ortopedyczni, a tacy, którzy też potrzebują bardziej tej takiej pracy płynowej? To się zmienia, aczkolwiek myślę, że trochę z innego powodu. Teraz, jako że miałem mnóstwo kursów, wyjazdów, innych projektów, typu ten kalendarz, z którego też korzystasz. Tak jest. Miałem mniej czasu na gabinet. W związku z tym kolejki do mnie się wydłużyły bardzo, mam tam kilka miesięcy i też ostrzy pacjenci wybierali innych terapeutów, albo szli do kogoś, kto jest w naszej przychodni, Andrzejka, do Alicy, do Bartka, albo wybierali całkowicie innych terapeutów. Tak, w związku z tym zostawali mi tylko ciężcy pacjenci, którzy ten aspekt psychospołeczny,
albo typowo emocjonalny jest na bardzo wysokim poziomie, więc tak, właśnie tego, że teraz potrzebuję, stąd też moja fascynacja się pokryła z tym, czego potrzebuję aktualnie. Dobra, czyli to poszło jakby zupełnie w tą stronę. I nie masz też jakichś, powiedzmy, problemów z tym, żeby połączyć ze sobą takie różne, powiedzmy, szkoły terapeutyczne w jedną całość? Nie, absolutnie nie. To jest kwestia pacjenta i tego, czego ode mnie oczekuje. Jeśli to jest ostry ból, który ogranicza komuś możliwość pracy w zawodzie, to moim celem jest to, żeby on tutaj wrócił, bo to też wpływa na jego strefę psychę. W związku z tym to jest dla mnie idealne połączenie. Jeśli on później chce i wierzy mi, że jestem w stanie poprawić coś w jego życiu na przyszłość, to on po prostu się poddaje i mam na to czas, nawet i pół roku czy rok, po prostu w większych odstępach czasu. Okej. Akolwiek teraz planuję do swojego gabinetu częściej zaglądać, ponieważ nie wiem, czy wiesz, ustaliłem z Martelkiem, że będę się wymiksowywał z fizjopaszyn. I to absolutnie nie jest jakaś nasza kłótnia, od razu ucinam spekulacje czy jakieś nasze niedogadanie się. Tak zwyczajnie potrzebuję czasu dla siebie. Mam dużo tych wyjazdów, mam małą córeczkę, kochaną żonę, więc chciałbym mieć dla niej trochę więcej czasu. Pewnie. Więc w związku z tym, że mogę mieć gabinet do 15, wtedy kiedy Ewa też jest w pracy, będę mógł sobie spokojnie pracować w gabinecie 5 dni w tygodniu, 3 tak jak teraz. A przy okazji będę miał czas na inne projekty po tej godzinie 15, gdzie mogę zdalnie pracować z domu bez większego stresu. Czyli większy work-life balance, teraz taki popularny, nie? Ale ja w to bardzo nie wierzę. W sensie nie uważam, że osoby z pasją są w stanie oddzielić pracę od życia prywatnego, ponieważ ja każdy pomysł, to teraz uważam za dobry, miałem albo wtedy, kiedy piłem wódę, albo wtedy, kiedy byłem pod prysznicem, albo w saunie, jakiejś takiej, wiesz, medytacji ruchowej. czyli nigdy w pracy. Nigdy, nie. Nie było tak, że mamy spotkanie firmowe i tak, mam ten pomysł, nie słuchajcie tego. Zawsze to był jakiś moment, kiedy ja odpoczywałem psychicznie, nie? Jasne. Więc dla mnie coś takiego jak work-life balance nie istnieje. Tak. No. Natomiast odpoczynek jest ważny dla jasności. Tak, teraz tak, to tak. Mocno rozumiem, że odpoczynek jest ważny. Właśnie też się zastanawiałem, co o tym powiesz, bo u mnie wygląda to dosyć podobnie. Też na dosyć sporo pomysłów gdzieś tam wpadłem, albo nawet z Patrykiem, jak coś sobie planowaliśmy. To często to nie było w pracy, w gabinecie, czy też w drodze na szkolenie, czy gdzieś w gabinecie, ale w jakichś takich, powiedzmy, sytuacjach zupełnie chillowych, nie? Tak. Mam wrażenie, że wtedy też mózg trochę inaczej pracuje i można sobie sporo rzeczy gdzieś tam w takim flow po prostu wymyślić, nie? Ja nie wiem, czy znasz Jarka Gibasa? Tak, oczywiście. Jarek Gibas to jest postać dla mnie fenomenalna i kiedyś poruszyłem ten temat z nim, zapytałem się, bo Jarek powiedział, że jest forma medytacji, albo że w ogóle w medytacji można, albo inaczej, nie, że można. Często jest tak, że kończysz medytację i nagle ci przychodzą rozwiązania problemów, które miałeś do tej pory przez długi czas, a nagle przychodzi takie banalne rozwiązanie, wiesz, trzymasz z palców i masz już pomysł, jak to rozwiązać. Zgadza I się. Powiedziałem mu, że ja mam takie sytuacje właśnie często w saunie, często na basenie, często jak sobie gdzieś tam pobiegam, czy pojeżdżę rowerem. I okazuje się, że jest coś takiego jak medytacja formalna i nieformalna. Formalna to jest to, kiedy siadasz w kącie i kontemplujesz ciszę, aha. A nieformalna jest wtedy, kiedy odcinasz się od świata, robisz to, co lubisz, typu na przykład właśnie biegasz, jesteś na full zmęczony, nagle siadasz po tym zmęczeniu i się okazuje, że kurde, jakie to jest prostać, czemu tego nie zrobiłem? Tak, i nawet w jednej z książek Jarek Gibas porusza tą kwestię, tam mówi właśnie o tym flow i że w tym takim flow state, chyba tak to mniej więcej nazwał, no ludzie wymyślali bardzo różne rzeczy, że często tam nawet Einstein czy Tesla przyznawali się do tego, że czy Disney na przykład przyznawali się do tego, że na dużo fajnych pomysłów wpadali w momencie, kiedy już prawie zasypiali. No tak. I pewnie też czegoś takiego doświadczyłeś. Definitywnie. Też często tak mam, że albo właśnie w trakcie medytacji, bo też byłem zresztą u Jarka Gibasa na tych warsztatach medytacyjnych. W Spale? Tak, w Spale. Okay. I bardzo sobie chwalę. To był bardzo fajnie spędzony dzień i chyba od tamtego momentu to jest w ogóle ta praktyka medytacji jest mi taka bardzo mocno bliska. I myślę, że jeśli możemy sobie pozwolić na to, żeby chociaż 10 minut dziennie dobrze w coś zainwestować, to powinna być to stanowczo medytacja. Jest takie powiedzenie, że jak masz czas na medytację, to 10 minut dziennie jest super. Jak nie masz czasu, to 20 minut. Więc to jest... Tak jest i to też myślę, że jest dobrze. Ja kiedyś tego do końca nie rozumiałem, ale to właśnie
bardziej praktyka medytacji i od jakiegoś czasu jogi też sprawiła, że jakby to zrozumiałem, ale przez to, że się po prostu od niektórych rzeczy gdzieś tam odciąłem. Stwierdziłem, że one nie są mi dłużej do czegokolwiek w życiu potrzebne i nagle ten czas się znalazł. Wiesz co, ja tak miałem bardzo fajny okres, bo przeszło rok, zniknąłem z Facebooka. Nie tak. wiem, czy pamiętasz. Było tak? Teraz wróciłem, też myślę, że na chwilę, ale wróciłem. I to był dla mnie okres większego spokoju głowy. W sensie przełapywałem się w wielu momentach, że ja scrolluję zupełnie bez sensu ten internet. I to był dla mnie mega pochłaniacz czasu. Oprócz tego miałem ten problem, że jako, że mam mnóstwo znajomych i też jestem szkoleniowcem, mnóstwo ludzi do mnie pisało z zapytaniem, co u tego pacjenta, tak co z tym zrobić. I problem się robił, kiedy dziennie było 30-50 wiadomości. I gdybym chciał każdemu odpisać, tak, no to marnuję, znaczy marnuję, to potrzebuję kilku godzin, żeby to no było, tak. żeby to była konkretna informacja dla tego terapeuty. A więc jeśli miałbym powiedzmy z 8 czy 9 godzin pracy poświęcić 3-4 na odpisywanie nawet i jeszcze mam gabinet, jeszcze mam kilka działalności gospodarczych, to to było nierealne. Ja byłem własną sekretarką, co mnie bardzo ograniczało i bardzo stresowało, bo zaniedbywałem inne ważne kwestie na potrzeby tego, żeby komuś odpisać. No tak. I stwierdziłem, że no, nie mam wyjścia z tej sytuacji jak kasowanie Facebooka, bo albo komuś odpisałem, albo on uznaje, że ja go olewam. On nie bierze pod uwagę tego, że ja tych wiadomości mam trochę więcej niż inny człowiek. Jasne. I nie jestem w stanie tego fizycznie robić. I to było dla mnie dużego spokoju. Zwłaszcza, że dokładnie w tym samym czasie, kiedy wrzuciłem Facebooka, wyrzuciłem też telefon. Zdarzyłem nowy numer telefonu, stary przekazałem na własną rejestrację, żeby pacjenci też do mnie nie dzwonili, tylko oddałem to dziewczynom. I mój telefon miało 5-6 osób, to była najbliższa rodzina, najbliżsi przyjaciele. I teraz też tak robię. Kończy mi się umowa z Plusem, czy z Playem, czy z czymkolwiek. Mija dwa lata, oddaję telefon do firmy. W razie gdyby skarbówka do mnie dzwoniła, to ktoś ten telefon odbierze. Jasne. Natomiast ja mam numer, który jest tylko i wyłącznie dla najbliższych. I to jest dla mnie coś, czego się będę trzymał do końca życia, ponieważ mam naprawdę fajny wewnętrzny spokój przez to, że nie czuję się, że ktoś do mnie dzwoni. To masz tak pewnie, że telefon gdzieś tam leży w tle i ten zamiast się na pacjencie skupić, to myślisz, czy aby nic pilnego się teraz nie dzieje. Dokładnie. Do teraz ja mam tak, ale wiem, że coś pilnego się będzie działo, to są dziewczyny, które mają mój numer telefonu. Dzięki temu ja nie muszę być non-stop po telefonie, bo zawsze będzie ta pierwsza reakcja z ich strony. Dobra. Polecam. A co się zmieniło na minus od skasowania Facebooka? Dlaczego wróciłem? Nie. Po prostu czy odczułeś jakieś takie negatywne minusów skutki, żadnych, że go nie masz? Absolutnie żadnych. O, i miałem nadzieję, że tak powiesz. Żadnych minusów. Dlaczego wróciłem? Dlatego, że teraz ruszyłem z nowymi projektami, w sensie stworzyłem coś, co zainwestowałem cały swój majątek i cały swój czas. I jest to ten kalendarz zarejestrowani.pl. Mega wierzę głęboko w ten projekt, dlatego stwierdziłem, że oddaję się całym sobą w jego realizację. Mało tego, nie potrafię spać, to się nie dzieje na plus w tym projekcie. Zresztą wiesz, to jest trochę presja, taka typowo ludzka, typowo psychiczna, dlatego że zaufało mi aktualnie kilkaset osób. I ja muszę, po prostu muszę, choć nie lubię jak coś muszę, sprawić, że te osoby będą zadowolone. Będę się bardzo źle czuł, jeśli stworzę coś, do czego ściągnąłem ludzi i potem ich zostawię z tym czymś. Nie? Ten projekt się musi rozwijać, on ma być top w Polsce. Ja wiem, że konkurencja mam olbrzymią, bo to jest Booksy, to jest znany lekarz, no, konkuruje z gigantami. Tak? Natomiast uważam, że jeśli zrobię coś dla specyficznej, konkretnej grupy, którą znam od podszewki, bo pracuję w tym zawodzie już kilka dobrych lat i znam też kilkaset, może kilka tysięcy osób, które tą branżę wykonują razem ze mną, to wraz z ich pomocą jestem w stanie stworzyć produkt perfekcyjny. I ja go stworzę. Ja potrzebuję roku, może dwóch, ale ja go stworzę. Stąd wróciłem do Facebooka tylko po to, aby z tymi osobami mieli dobry kontakt, żeby oni w razie swoich świetnych pomysłów albo w razie uwag, które powiedzą mi, co mogę zmienić w tym projekcie, mogą powiedzieć to natychmiast, kiedy mają myśl, a nie kiedy dobiją się do mnie przez szereg różnych osób. Dobra. Natomiast kiedy ten produkt dopnę i będzie on taki, kiedy chcę, kiedy będzie już zespół obsługi klienta perfekcyjny i wieloosobowy, no to będzie moment, kiedy tego Facebooka znów z wielką mgłą skasuję. Super, to powiem ci, że takie bardzo mocno inspirujące rzeczy powiedziałeś. W ogóle zaczęliśmy na początku rozmawiać o bólu, później o igłach i finalnie skończyliśmy na medytacji i prowadzeniu firmy. To się pokrywa. Tak, uważam, że jeśli masz kilka projektów, a każdy z nas ma, bo nie, uważam, że nie ma osób, które się fiksują tylko i wyłącznie na gabinecie. Jeśli są, to gratuluję, to świetny krok. Znaczy, ja nie wiem, czy gratuluję, bo ja osobiście też zawsze jestem za tym, żeby robić różne rzeczy. Masz odskocznię jakąś, tak? Na jednej jest się łatwo
łatwo gdzieś tam albo zacząć wypalać, albo po prostu zamykać na to. A ja już też tak zawsze mam, że lubię jak się dzieje. No ja mam to samo. No. Natomiast ważne jest to, żeby umieć się skupić i odciąć się od tych tematów typowo działalnościowych albo typowo relacyjnych z ludźmi. Aha. Bo kiedy masz pacjenta, masz mu poświęcić pełną uwagę, bo on do ciebie przyjechał, często z daleka, poświęcił swój czas, a teraz godzina czasu jest dużo więcej warta niż godzina 5-10 lat temu, bo każdy tyle czasu nie ma albo ma go bardzo mało tak. I on ci po prostu ufa, więc złożę się na siebie, kiedy myślam, jestem gdzie indziej. I stąd też teraz wydłużam czas terapii do godziny, mimo że od kilku lat miałem 45 minut. I stąd też daję większą ilość czasu w gabinecie, aby się móc na pacjencie w pełni skupić i uczę się teraz na maksa odcinać. Jestem w gabinecie, nie mam je. I tu mam duże problemy z zrozumieniem osób trzecich, że jak odzwaniam po 5 godzinach, to jest źle, ale uważam, że tego podejścia nie zmienię. Jak jest pacjent, to chciałbym mu oddać całą swoją uwagę, nawet jak jestem zmęczony, to jednak on płaci, on przyjechał, on ufa, więc chciałbym umieć to pełnie odcinać. W tym momencie jest najważniejsze, nie? Tak jest. Okej. Okay. A powiedz mi, ostatnie pytanie. Czy masz jeszcze jedną szczególną radę właśnie dla takich młodych fizjoterapeutów, którzy zaczynają dopiero gdzieś tam swoją pracę? Coś takiego, co na przykład dla ciebie na początku nie było zbyt oczywiste, ale w jakimś momencie coś tak dało taki pstryk i teraz wiesz, że to było ważne od początku. A masz czas? Bo to pytanie dla mnie jest tematem rzeką. Okej, pewnie. Jestem teraz w tym temacie mocno obeznany, ponieważ 30 maja opowiem takie wydarzenie, nazywa się Jarvis Time, ponieważ Jarvis to jest nazwa kalendarza, który tworzymy. Jarvis, nie wiem czy oglądałeś Ironmana, czy lubisz Marvela, to była ta sztuczna inteligencja Tonego Starka. Aha. Stąd stwierdziłem, że to będzie sztuczna inteligencja każdego terapeuty, więc jest Jarvis. Okay. I to się nazywa właśnie Jarvis Time, to wydarzenie, i tam poświęcam godzinę, chcę poświęcić godzinkę, mówić tylko i wyłącznie o tym, co z mojej perspektywy, z perspektywy czasu było błędem w rozwoju gabinetu, a co było korzystne. Więc powiem to w wielkim skrócie, a ktoś będzie chciał, to tam dołączy i posłucha godzinkę. Pewnie. W ogóle możemy, jak będziesz miał jakieś, to będzie pewnie jakaś forma wydarzenia. Czy... już jest, no. Okej, okay, to podlinkujemy je też pod ten podcast, żeby mógł sobie każdy do tego zerknąć. No. Uważam, że poświęcamy jako terapeuci zbyt dużo czasu na Instagrama, na własną promocję, na vouchery, na jakieś takie rzeczy typowo marketingowe, zamiast skupić się na tym, żeby być lepszym terapeutą. Dawniej, kiedy ja startowałem swoim gabinetem, to moja konkurencja w Kolbuszowie, która jest miasteczkiem bardzo maleńkim, skupiała się głównie na NFZ-cie. Było kilku terapeutów prywatnych, na których ja się wzorowałem, i mnóstwo NFZ-ów. I kiedy wykonywałem terapię pacjentom, ona była inna niż NFZ i to już było wielkim plusem. W tym momencie w mojej okolicy jest mnóstwo terapeutów prywatnych i moim zdaniem teraz liczy się tylko i wyłącznie jakość. To nie jest salon spa, żeby pacjenci uważali vouchery czy jakieś wszelakie promocje internetowe za coś wartościowego. Oczywiście informacja jest ważna, tak? Ważne jest to, żeby się pokazać, że w ogóle jestem w danym mieście, bo pacjent musi jakoś na mnie trafić, ale większość pacjentów jest z poczty pantoflowej. Oczywiście. Więc uważam, że powinniśmy marnować mniej czasu na robienie sobie sweet watch na Instagrama, a kiedy mam czas, bo słuchaj, zrobienie zdjęcia to nie jest tak, jak ci się wydaje, że sobie robisz zdjęcie i ono jest. No tak. To jest często pozowanie przez dłuższy czas, tworzenie jakiejś kreacji, tworzenie otoczenia, a potem obróbka tego zdjęcia. To jest 15 minut przynajmniej. Tak, no trochę gdzieś tam też kojarzę te klimaty, bo akurat u mnie to tak nie wygląda. Nie robię sobie selfie lustrzanką, aczkolwiek wiem, że tak można i osoby, które profesjonalnie to robią, to tak robią, czasu, nie? Tak. 15 minut na książkę to jest kupa czasu. Mm-hmm. Ja mam aktualnie przez dużą ilość stresu w związku z moją działalnością, którą teraz prowadzę, bardzo ograniczone pole koncentracji. Ja się mogę na pół godzinki maksymalnie skupić, potem potrzebuję przerwy. Aha. Więc jeśli mam moment pół godzinki na książkę, to ja się odcinam, wyłączam telefon, bo go oddaję daleko na bok i w pewnym skupieniu czytam książkę. Okay. Nie robię sobie zdjęć, tego nie potrzebuję. No. Uważam, że terapeuci młodzi powinni się maksymalnie skupić na rozwoju własnym i własnej skuteczności, aniżeli na robieniu sobie zdjęć i pokazywać w sieci, jakie jestem fajny, i wypisywaniu co drugi dzień, że mam termin wolny jutro. Okay. Bo jeśli masz czas, żeby to pisać, no to coś to nie znaczy, gra. Że masz za dużo tego wolnego to coś czasu, nie gra, tak? Właśnie o to chodzi.
Uważam, że powinniśmy się odciąć od wszelkich forów internetowych, bo tam już nie ma wartości. W większości. Chyba, że są to grupy zamkniętych szkoleń, tak? Bo tam są fajne pytania, typu mam problem z tym, zrobiłem to, to i to, co mogę jeszcze zrobić? To jest super, bo tam jest grupa, która myśli podobnym torem. Natomiast zgadza się. Odcinam się. Też taką grupę mamy, wiem, że to u ciebie też tak wygląda. I to jest super, nie? Tam jest bardzo mało zapytań, tam jest jedno, dwa dziennie pytania, ale są konkretne i czegoś konkretnej odpowiedzi. Zwłaszcza to są też często osoby, które znasz i masz z nimi jakiekolwiek relacje, nie? A nie osoby, które są jakby takie zupełnie, no oczywiście są prawdziwe, aczkolwiek nigdy się nie spotkaliście i nie macie jakby nawiązanych żadnych tych relacji. Skończyliśmy podobne kursy, podobny mamy tok myślenia, więc się zrozumiemy, co jeszcze można zrobić. Natomiast wszelkie ogólne grupy odcinam się, nie chcę to patrzeć. Często jak mnie ktoś wywołuje, to wtedy się wyłączam, bo sobie uświadamiam, że tam jeszcze jestem, a nie powinienem. Więc też nie marnujmy czasu na świrowanie w internecie, bo jeśli ktoś ma czas, żeby coś negować, żeby coś podważać, to z reguły też nie ma pacjentów. Nie? To jest takie gadanie kogoś, kto się wydaje mądry, a w rzeczywistości, jeśli jest mądry, to skąd masz tyle czasu? No tak. Kolejny aspekt jest to, że psujemy i swoje dobre imię prywatnie i imię całego zawodu. Jeśli na naszych tablicach na Facebooku, jeśli w tablicach na Instagramie pojawiają się zdjęcia z talerzem do jedzenia, chwaląc się, że akurat nie jesteśmy na kolacji z kimś tam. Jeśli, mam na myśli profil firmowy, tak? Nie mam na myśli prywatnego Sławek Mokrzycki, tylko na przykład. Sławek Mokrzycki rehabilitacja, nie? To mam na myśli te. Bo generalnie to będą klikać osoby, które potrzebują wsparcia, bo ich coś boli, a nie ktoś, kogo interesuje, co ty jesz dzisiaj na kolację. Aczkolwiek posiłki to dla mnie jest pół biedy. Natomiast jeśli ktoś pręży klatkę piersiową, robi sobie zdjęcia w mini sukieneczkach na firmowych profilach instagramowych czy facebookowych, które oglądają pacjenci, to szkodzi i sobie, bo to wygląda bardzo nieprofesjonalnie, a nie pomaga w niczym. Tak, to przykuwa uwagę, ale generalnie osób, które sobie chcą popatrzeć na ciało, a nie na potencjalnych pacjentów. Dokładnie, jakby nie ta grupa zupełnie. Uważam, że powinniśmy się szanować jako terapeuci, jako my, jako grupa zawodowa. I nie mam tu na myśli tytułowania siebie, bo ja na przykład nie lubię się tytułować, nie lubię, jak ktoś mówi panie magistrze, czy magistrem w ogóle jestem, ale... Ja też mam to zupełnie gdzieś tam... Jak ktoś mnie pyta, jak ma do mnie mówić, to panie Sławku, albo lepiej Sławku, jeśli się nie krępujesz, a jesteś mi starszy. Sławku dla mnie jest perfekcyjnie. Natomiast szanujmy się pod tym kątem, że dbamy o detale. Starajmy się wyrabiać w czasie na terapii, albo chociaż powieśmy karteczkę, że ja tu pracuję z ludzkim ciałem, mogę się poślizgnąć, nie gniewaj się, drogi ty pacjencie. Bo być może ty też będziesz potrzebował więcej czasu, niż na to przewidziałem. Szanujmy się wyglądając schludnie w gabinecie, bo na tego typu rzeczy też pacjenci patrzą. Jeśli ja mam syf w gabinecie, jeśli wszystko się wala, a ja przychodzę w podartej starej koszulce, to też tworzy jakąś wartość nie jako terapeuty. Tak? Tak. Nie mówię, że muszę być w krawacie za każdym razem. Koszula jest dla mnie mile widziana. Natomiast wypasowana koszulka, polo, to jest jak najbardziej dla mnie okej. Więc takie drobne detale, które tworzą jakby całość. I kolejnym szeroko pojętym punktem jest własna organizacja czasu. Jeśli ja dalej korzystam z papierowego kalendarza, w którym mam bałagan, w którym niewyraźnie piszę, mylę numer telefonów, mylę sobie godziny, bo się śpieszę, albo odbieram telefon w trakcie jazdy samochodem i wpisuję sobie cokolwiek, później nie wiem co i finalnie mam dwóch, trzech pacjentów na jedną godzinę, to bardzo źle wygląda. Tak. Mamy teraz świetne narzędzia do własnej organizacji czasu pracy z potwierdzeniem SMS, z możliwością blokowania sobie danych punktów, danych obszarów w kalendarzu, że nie ma możliwości, aby kogoś pisać podwójnie, a przy okazji pacjent dostaje wiadomość, że jestem umówiony na ten dzień i tą godzinę, to jest duży komfort psychiczny dla mnie, bo wiem, że mam porządek i dla danego pacjenta. No. Takie drobiazgi, które budują całość ciebie jako terapeutę. Natomiast kluczowym punktem jest to, żeby nie marnować czasu na pierdoły, tylko poświęcić czas na własną edukację. To jest kluczowe. Okej, super.
To faktycznie dosyć dużo tych rad wyszło. To było w skrócie. Poza tym, tak, wiem. Raz, że w skrócie, ale też dwa, tych rad całkiem sporo wpadło w ogóle w trakcie naszej rozmowy. Także ze swojej strony chciałbym Ci podziękować za mega merytoryczny czas. Jestem pewien, że to, o czym rozmawialiśmy, pomoże dużej ilości terapeutów, zwłaszcza takich młodych osób, które dopiero gdzieś tam zaczynają, stawiają swoje pierwsze kroki w tym mega fajnym, moim zdaniem najfajniejszym zawodzie, jaki można było sobie wybrać. To prawda. Także jeszcze raz dziękuję Ci ze swojej strony. Ja też dziękuję, miło było u Ciebie gościć. A do Was mam ostatnie słowo. To jest wszystko, co przygotowaliśmy dla Was dzisiaj ze Sławkiem. W ogóle bardzo się cieszę tym, że dzielicie się tym podcastem zarówno na Facebooku, czy na Instagramie. Jest mi z tego powodu na maksa miło, bo dowiaduje się więcej osób o tym, co może zrobić dla swojego zdrowia. Jeśli masz jeszcze jakieś pytania dotyczące tego podcastu albo w ogóle zdrowia, śmiało możesz napisać do mnie wiadomość. Maila, Instagram podaję w opisie odcinka i do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!